Witajcie, z tej strony Mr. Bobro i witam was ponownie w The Cave. Jak pamiętacie, teraz jesteśmy na obszarze takim dosyć typowym dla naukowczyni, dla naszej Berty. Już parę odcinków trafiło na YouTube'a, więc mniej więcej wiem, jak wam się podała ta seria i cieszę się... Więc mniej więcej wiem już, że całkiem wam się to spodobało póki co. No i cóż, teraz musimy, ja już w sumie nie pamiętam, co my tu robiliśmy. Tam na górze koleś, jak koleś wciskaliśmy, żeby odstraciwała rakietę, to on odchodził. Po prawej jest koleś z pistoletem. Nie, to nic nie można zrobić. Ogólnie rzecz biorąc. Czyli idziemy dalej. Tutaj mamy jakiś pokój. Biuletyn. Aha, tutaj jest lunch menu, co jest w dany dzień. Same jakieś żarcia. Tu jakieś kota zgubili. Tutaj mamy jakąś baseballową ligę. Nie wiem, o co tu dokładnie chodzi. Maszyny do hot dogów i arcade machine. Dobra, nie wiem, przestawiliśmy coś. Tutaj coś czuć dziwnego. Boże, jakie wiadomości. Kiedy rolka papieru się skończy, proszę uzupełnij ją nową, całkiem pełną. Dobra, co tutaj jeszcze mamy? Tu jest ślisko. O, to się może przydać. To ciekawe. Aha, to i ona... słaba ją woda sodowa jej uderzyła do głowy. Mamy jabłuszko. Nie wiem po... Aha, a patrzcie, tam gdzie się postawi to, tam jest ślisko, ale jazda. Nie, chcę... Jezu, nie chcę tych bananów i tak dalej. Po co mi tyle owoców? Mi się wydaje, że to trzeba postawić tutaj. Gdzie ten koleś biega. I tam ogólnie rzecz biorąc sobie dotar załatwić, żeby wiecie. Żeby on wypadł jakby. Znaczy, żeby nie wypadł, tylko żeby się opóźnił. Nie mogę tutaj postawić tego? To się stawiało. Patrzcie, teraz to przeskoczę i on się tutaj wywali. I poszedł sobie. No i zajebiście. On wypadł w ogóle Heston. Jezu. A mnie to denerwuje, to jest takie trollowate. O Boże, ci biedny. A patrzcie. Jeden klucz od niego wypadł. Dobra, postawmy to tu. Ale to jest fajny motyw, wiecie. Tam gdzie się postawi, kurczę, tę tabliczkę, tam... Jezu! Tam, że tak powiem, ona zacznie działać. To jest fajny motyw. Dobra. Teraz tutaj, jak pamiętacie, słucha konsola z trzema kluczami. I brakuje nam jeszcze tylko jednego. Tak tutaj, pamiętacie, tego rozwaliliśmy, co tutaj było? To jakiś terminal. Czekajcie. Tu wiem, o co chodzi. Tam było podane, co dzisiaj jest na tablicy do jedzenia. I dzięki temu zobaczymy, który dzień jest potrzebny i który, że tak powiem, które hasło będzie dobre. Tak mi się wydaje. Dobra, zjeżdżamy na dół. Na razie tylko nią, zaraz jeszcze tam dosuniemy resztę panów. Czekajcie. Bo jeszcze jedno pokoje w ogóle nie sprawdziliśmy. Tak czy siak, tutaj było chyba właśnie ta tablica. I kiedy się je... Jest dzisiaj poniedziałek chyba, bo tam był Stack and Freeze. To zaraz zobaczymy, co tam jest potrzebne w poniedziałek. Tylko jeszcze zejdziemy na dół. I tutaj jeszcze nie byliśmy. Właśnie, i kod trzeba podać. Dobra, zobaczmy, jak jest kod na poniedziałek kimś innym. Ja miałem to naszym... Łysym. Ogólnie mówiliście mi w komentarzach, żeby nazwać mojego Juliana Eustachy. W sumie nic całkiem fajne. 137. 1737. 1.
7. 3. Widzicie, jak jestem zajebisty? Tu jakiś gaz mamy, nie wiem po co on nam jest, ale bierzemy. No, knockout gaz. To jest gaz, nie wiem, odpychający, what the fuck? Pewnie ci idiom, którego zwykle nie rozumiem. Harmonia. O Jezu, patrzcie. Koleś stoi tak na takim krzesełku tak zwanym i tej gorący detrzym, a ten wszystko powylewał. Oj, biedaczek. Dobra, ten gaz gdzieś będzie do użycia na pewno. Co tutaj jeszcze mamy? No tutaj mam ten bufet i te owoce, ale tutaj... W sumie nic ciekawego nie ma. Czekajcie, tu gdzieś był szyb wentylacyjny. Ja się zastanawiam, czy jak nie wpuszczę to szybu, że tak powiem, gazu. Nie? Bo wydawało mi się, że ten duży koleś z pistoletem wtedy się podda. Wiecie, znaczy nie też, że się podda, tylko że... ogłuszymy go jakoś. O, widzicie? On ma tam ten. Stop! Intruder! No. Widzicie, on tam ma duży ten wywiecznik. Mu trzeba coś ten gaz wprowadzić do wentylacji. Nie, nie wiem, ja po prostu takie mnie teraz pomysły nachodzą w tej grze, że to jest aż super. Może tutaj gdzieś będzie się... No tak, tutaj jest ten szyb. O, kurde. Czekajcie, może tu dwie osoby muszą być. Dobra, dajesz łysy. YOLO! A, udało się. Dobra, teraz zobaczmy, czy to teraz zadziała. Jezu, ja ci zdenerwowany. Teraz łysy. Aha, teraz nic można robić, patrzcie. Taki motyw. Może to gdzieś da się jeszcze włączyć, czekajcie, bo my jeszcze coś mogliśmy tu pominąć. Tutaj zostajemy... Aha, to jest silo. Okej. Okay. Czekajcie. Tutaj co było? To w sumie nic nie ma ciekawego. To jest dziwne, taka pusta komora, może ona później nam się przyda. Zejdźmy tutaj. Tutaj jest ta stołówka, nie wiem czy te owoce nam się na cokolwiek przydadzą. Możemy jeszcze coś wyciągnąć? Nie, jest banan, jabłko i gruszka. To jest zielona gruszka, what the fuck. Dobra, może zostawmy na razie. Tutaj był ten gaz, który zdobyliśmy. A tutaj na dole byliśmy? A byliśmy, to jest miejsce dla mnicha, dla Wyselus Brothers. No i ten gaz tutaj zdobyliśmy. Z tym gazem na stówę coś trzeba zrobić tak, żeby te królasia ogłuszyć. Tylko... No wydaje mi się, że coś z wentylacją. Tak mi się coś wydaje, ale pewnie nie jestem. Z tą maszyną też coś będzie pewnie. Może trzeba po prostu podbiec i roznokautować, a to by było za proste, a tam tak dosyć wyraźnie pokazuje nam ten szyb wentylacyjny. Kurczę. Śledź, może coś da się bliżej podejść. Nie, no nie da się. Co, gdzieś tu trzeba ten, do tego szybu z... O Jezu. Do tego szybu trzeba gdzieś zrzucić ten. A z tym już nic nie można zrobić? Nie. Wow. Czekajcie, może na górę pojedziemy. Tutaj nic nie było do zrzucenia. O, to widzicie? Tu... Patrzcie, jest szyb tam. Ale, nie pomyślałem. I patrzcie, my zrzucimy ten gaz do tego szybu. Teraz ona już inaczej działa. Nie?
Musi teraz się dostać do szybu. Tam coś miga. Czekaj, przejdźmy się jeszcze Julianem. Znaczy Eustachem, a to będzie Julian Eustachy, żeby było trochę po mojemu, trochę po waszemu. I tutaj jest ten szyb. Czy coś nam się tu zmienia? Musimy zobaczyć. Tu dalej wydmuchuje to. Kurczę. Nie, ona tu nic nie może zrobić. Tam na pewno coś jest, tylko coś z tym gazem trzeba zrobić. Patrzcie, bo on co jakiś czas jakby się resetuje, to można coś nacisnąć, tylko co tam przycisk robi właściwego? A patrzcie, on teraz widzieliście to? On przez chwilę zasysał ten gaz. I wtedy można... Tak, już rozumiem. My załączamy na chwilę, żeby to odsysało powietrze z pomieszczeń. Co ja powiedziałem? Powietrze z pomieszczeń? Nie, coś dopiero powiedziałem. Dobra. No cóż, trzeba się zamienić. Ktoś inny tu musi pójść. No niech Julian pójdzie tam tą maszynę ogarnąć. A nasza Berta tutaj się z nim zamieni i ona pójdzie sobie na dół. Dobra, niech ten już sobie jedzie w górę. To jest całkiem fajne. Ja zapomniałem w ogóle o tym systemie wentylacyjnym na górze. Patrzcie, i teraz tak. Teraz sobie podejdziemy naszym Eustachem aka Juliankiem. Tutaj. I teraz zrobimy takie motyw, że patrzcie, zasysa. My tutaj rozprzestrzeniamy gaz. Nawet widać, że już coś jest. Widzicie? Wchłonęło. I doruszyliśmy. Pięknie. I mamy ostatni klucz, a przy okazji jakieś wejście do pomieszczenia. Nie wiem, czy to nam się przyda jeszcze, ale możemy wziąć. W sumie nic strasznego się nie stanie, jeżeli nie weźmiemy. Poruszaliśmy tu wszystkich. Dobra, i niech teraz stan jeszcze się trochę przejdzie. O, tu ktoś jest. Małpka! Idziesz za nami? Banana jej trzeba przynieść. I to jest pewnie jakaś, że tak powiem, znajdźka. Tak mi się wydaje. Jeżeli... to jest dosyć... dosyć przewidywalne. Lol, ci teksty. Wow, ta gra jest naprawdę świetna. Dobra, gdzie tu jest bananek? Ja nam pewnie coś da, albo... nie wiem, albo dostęp do czegoś, albo coś nam pomoże. Chyba, że teraz wybredna małpa, która bananów nie je. Dobra, niesiemy jej bananki. Ten na dłużej odleciał po tym gazie. Co teraz? Tutaj nie można wejść do jego pokoju. Jakieś plakaty wiszą na ścianie, jakieś małpy, what the fuck, bro. Ona nie chce już bananów? Może jeszcze trzeba coś innego przynieść. Tocha zostawiamy już. Od niego weźmiemy klucz. On tu jeszcze troszkę pobiega. On sobie jeszcze pobiegnie po inne owoce. Zaczynamy, czy może jakieś inne owoce do działu na małpę. Może w tym momencie trzeba dać banany, w kolejnym jabłko, w kolejnym coś jeszcze innego. Dobra. Niech on tu rzuci te banany. I na przykład pójdziemy sobie po jabłko. Schodzenie po drabinie jest trochę wnerwiające. Mogliby to trochę takie bardziej dynamiczne zrobić. No zobaczmy, różka dajmy na to. Pewnie nie gdzie chciała. No bo co nam to dało, że ona wskoczyła na sufit?
Nic na niej nie zawiesimy raczej. Zresztą po co mielibyśmy coś wieszać na małpie? Hello? Nie wiem, różeczka? Nie, to albo ja coś tutaj po prostu nie tego, a zresztą nie chcę mi się tu zbyt dużo kombinować. Danger. Security safeguards have been overridden. Nie wiem, może to coś dało, że ona wskoczyła na ten ten. A tak to się wracajmy już. Wow. Chyba, że to jeszcze coś trzeba zrobić. Dobra, niech Julian już z tego kontroli wentylacyjnej wyjdzie. On tam nie pasuje. Z tym swoim zajebistym chodem. Dobra, i trzeba się pewnie przekręcić jeszcze. Now I am become death, the destroyer of worlds. Yeah, I read that somewhere. Seems appropriate. A, rozumiem, trzeba postaciami coś przetręcić. A nie, puszczaj. Eustachy, dajesz! Uwaga, bomba! Launch key engaged. Insert guidance system to commence launch. Co mam włączyć? A, bo gdzieś jeszcze jest coś nie włączone jakby. Na drugim poziomie chyba. Z takim robocikiem coś. O, tam właśnie. Tam coś jeszcze trzeba będzie załączyć, tylko co? Computer core memory diagnostic is complete. O, tutaj jeszcze coś nie zrobiliśmy. Ale co tu można zrobić, cholerka? Może jednak coś z tą małpą jeszcze? Nie wiem. Coś jeszcze trzeba zrobić, a ewidentnie to nie wiem. Poczekajcie, jeszcze raz spróbujmy odpalić. Bo tutaj jest, na tym plakacie jest pokazane, że wszystko jest ok. A z kolei na górze, w centrum, jest pokazane, że czegoś nie aktywowaliśmy. Że my już z przedmiotów nic nie mamy praktycznie. Auxiliary flame suppression pool is empty. Insert guidance system to commence launch. Ten system na dole nie jest aktywny, tylko jak go aktywować, pomyślmy. Launch key engaged. Insert guidance system to commence launch. A co to robiło? To chyba włączał ten panel cały, tak? Nie mylę się? Aż nawet nie żeby go użyć. Dobra, Berta idzie jeszcze tam coś sprawdzić. Ewidentnie coś jeszcze nie działa w tym jednym systemie. Ale to... Oto. Jak to włączyć? Tak, w tym odcinku je wykombinujemy, bo już ten za chwilkę kończymy. To w kolejnym spróbuję, tylko czytajcie. Może ten pojemnik jeszcze coś nam się przyda? Tylko do czego? Czy jest tu coś do zebrania? Taki gaz jakiś? Warning. Ta mapa się tu powiesiła. I co nam to dało? No dobra, ona tu wisi. Do jej pokoju nie można wejść, żeby coś tam przeszukać czy cokolwiek. Wiecie co, ja skończę w tym momencie odcinek. W kolejnym już na pewno sobie z tym poradzę. Może między raniem sobie sekundkę pobieram i coś wymyślę. A póki co dziękuję wam za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało, trzymajcie się ciepło, pozdrawiam was, no i hej, cześć, pa pa.